Witam Państwa bardzo serdecznie. Kate Rockwell nadaje na żywo ze statku kolonistów Skynet 2, krążącego po orbicie planety Meinhof. Donnie, liczba ofiar rośnie w zatrważającym tempie. Floty statków z uchodźcami starają się znaleźć schronienie na planetach centralnych. Wiele statków nie dotrze do celu. Kończą się zapasy jedzenia, wody, gaśnie nadzieja. Kate, o pomocy dla tych planet porozmawiamy we właściwym momencie. Ludzie pytają, skąd miałaby nadejść pomoc. Uchodźcy liczą na wsparcie grup paramilitarnych i oddziałów rebelianckich, takich jak rakieterzy... Świetne sprawozdanie, Kate. Na żywo ze statku uchodźców krążącego po orbicie Meinhof, gdzie wszyscy z napięciem oczekują powrotu sił Dominium. A już za chwilę komentarz Vermiliona. Uchodźcy, czy to na pewno nasze zmartwienie? Dusza człowiek z ciebie. Nie sądziłem, że jeszcze zobaczę Meinhof. Harowaliśmy jak woły, żeby wyżyć na tym kamiennym pustkowiu. Gelmoriańczycy zrobili z nas niewolników. Dzień, w którym się zbuntowaliśmy, miarka się przebrała, rozumiesz? Jasne. Mężczyzna czasem musi się postawić i upomnieć o swoje. Cholera, po prostu byliśmy głupi. Co z tego, że racja była po naszej stronie? Nie mieliśmy żadnych szans w starciu ze spluwami Gaussa i maszynami kroczącymi. Wielu chłopaków zginęło na marne. Gdybyś się wtedy nie pojawił... Sami wywalczyliście swoją wolność. Zapłaciliście za nią własną krwią. Matt i ja byliśmy dumni, że mogliśmy wam pomóc. Znalazłaś już miejsce dla swoich ludzi? Tak. Bezpańską planetę o nazwie Haven. Znajduje się niedaleko granicy świata Protosów, ale wydaje się dość bezpiecznym miejscem. Musi wystarczyć. Twoi ludzie przez jakiś czas nie powinni zwracać na siebie uwagi. Nie martwicie się, że koloniści mogą być zarażeni? Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Każdy z nich jest zupełnie zdrowy. Mam taką nadzieję, Ariel. Protosi się nie cackają, kiedy widzą, że mają do czynienia z infekcją zergów. Może powinnaś zacząć szukać jakiegoś leku przeciwko temu wirusowi. Tak, na wszelki wypadek. Konwencjonalna wiedza medyczna mówi, że opracowanie leku jest niemożliwe. Wirus mutuje zbyt szybko. Mimo to zajmę się tym. Zrób co w twojej mocy. O nic więcej cię nie proszę. Chłopaki z Mobiusa sądzą, że następny artefakt jest na świecie zwanym Monliv. Podobno pilnują tego protosi. Grupa fanatyków. Jacyś Taldarimowie.
Nie rób się sentymentalny i nie myśl, że ci Taldarimowie to twoi starzy protoscy kumple, bo tak nie jest. Tam jest. Tak jak mówili kolesie z Mobiusa. Łatwa forsa. Nie wiem. Tam jest mnóstwo protosów. Będziemy musieli... Co jest? Ostrzeżenie. Wykryto liczne biosygnatury zergów. Szlak by to. Cholerne stwory schowały się pod ziemią i czekały? Nie mam pojęcia. Wygląda na to, że kierują się prosto na naszą świątynię. To raczej komplikuje sytuację. Nie damy rady walczyć z dwiema armiami jednocześnie, wspólniku. Przy odrobinie szczęścia nie będziemy musieli. Musimy tylko utrzymać obszar na szczycie świątyni, żeby zdążyć wydobyć artefakt. W takim razie wylądujemy tutaj i przebijemy się przez szeregi protosów, kiedy będą zajęci zergami. Zergi pokonają protosów. To tylko kwestia czasu. Lepiej, żebyśmy do tamtej chwili mieli już artefakt i odlatywali. Co? No pewnie. Wydasz jaki? Dołożyć komu? Co się dzieje? Zergów jest znacznie więcej niż protosów. Wygląda na to, że protosi zostaną wkrótce pokonani. Proszę, oto nasz plan. Musimy dostać się do artefaktu, zanim zergi zaleją całe to miejsce. Ktoś mnie wzywał? Żaden problem. Ostrzeżenie. Za naszymi liniami obrony gromadzą się tropiciele protosów. Transmisja przychodząca. Mam dla ciebie coś nowego do wypróbowania, kowboju. Maruderzy. Najnowszy krzyk mody w sprzęcie robiącym boom. Nie jestem pewien, czy to najlepsza pora na eksperymenty, słon. Pewnie, że najlepsza. Wypuść maruderów na tych tropicieli, to się przekonasz. Dawaj. Powiedz, tym wystarczy słowo. Zwarty i gotowy. Już tyl. ERK gotowy. Gotowy do akcji. Ha! Wystraszyłeś mnie! Śmiało! Uwaga, idzie się! Rewelacja! Co się dzieje? Gotowy do akcji.
to? To twoja torsa! Uwaga! Wykryto falę ataku zerbu. Marnujemy czas. Zadrzeć, chłopcze? Gotowy do akcji! Jest już lekarz? W szeregu, chłopaki. Złe wieści? Robi się! Tempo, tempo, tempo! O, zaczyna się. Lepiej, żebym tego nie żałował. Tak jest, komandorze. W porządku.
Za mało minerałów. Dlaczego nie? Załatwione. Przyjąłem. Ciebie. Uwaga, idzie się. Nie mogę się doczekać. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Maleńka! No! Wydasz jakiś rozkaz? Dawaj! Załatwione! Pewnie. Jest już lekarz? Czy to śmiertelne? Ciebie! Gotowy do akcji! Ktoś mnie wzywał? Wydasz jakiś rozkaz? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Oczywiście! Dawaj!
zrobić komuś? Rewelacja. Porządek. Uwaga, idzie się. Dawaj! Załatwione. Ale... co to... nie robi? Biorę się za to. Potwierdzam. Tak jest, komandorze. Tego nie. W porządku. Moja ekipa jest w drodze po artefakt. Mamy to, po co przylecieliśmy. Zabierajmy się stąd. Zapomniałam już, jaki jesteś pomysłowy, Jim. Nie popełnię dwukrotnie tego samego błędu. Kerrigan.